Witamy w pierwszym odcinku. Chcielibyśmy zaprosić Was na nasze krótkie tripy po lesie, trochę outdooru i ogólnie wszystko w tej tematyce. Dzisiaj tak naprawdę jest trzeci dzień, kiedy wybieramy się na grzyby. Wczoraj znaleźliśmy sporo na naszej miejscówce obok naszego miejsca zamieszkania. Dzisiaj jesteśmy obok Bolimowskiego Parku Krajobrazowego między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Pineska na Google Maps jest, także zapraszamy. Dzisiaj jeszcze nic, ale miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że coś się znajdzie, bo dopiero przyjechaliśmy. Sucho jak pieprz. Przywitaj się z widzami. Idziemy na śniadanie. Tutaj mamy takie coś, jedno wielkie mrowisko czerwonych mrówek, więc szybko muszę uciekać. A tu jest jakiś bubr i go opierdzielają również tam. Jest 5 rano, przyjechaliśmy spontanicznie na Mazury, spakowaliśmy namiot. Tak wokół mamy pięknie. Słońce dopiero wstaje. Ania z rana nagrała, jak chodziliśmy tam z namiotu i przy namiocie kanie były. O, tutaj mamy kanie. I gdzieś jest wyraźnie będziemy. Z racji tego, że mamy trochę kilometrów do przejechania, to szkoda by było, żeby się popsuły w bagażniku. Kolejny koźlarz. Tu siwy.
To jest zajączek. Aniu, wyrwiesz? Tutaj mamy podgrzybka. O, nawet sam odszedł z ziemi. Taki. Tutaj Ania się dobrze rozejrzała w tym dole. Ślaczki. Proszę, trochę odgarnę. Tutaj koźlarek siwy. Trochę podjedzony. Trochę zjedzony, będzie na suszenie. Tu znowu maślaczek. Teraz kolejny. Tu jest rodzinka. Za tobą były kolejne. Gdzieś tu były, o jest. A bo to czeka. Jeden. Tu jest drugi. Tu jest trzeci. No ludzie, powiem wam szczerze, że bardzo dużo maślaków jest ogólnie w lesie. Patrzcie, tu kolejne znowu. Tu kolejny. Tutaj. Oj, tu znowu jakiś trochę większy. Go wam wykopię. O, ten już jest trochę podgryziony. Proszę bardzo. Pyk. Tak, trochę nadgryziony, ale się oczyści. Wydaje się być zdrowy. Tego jeszcze wyrwiemy. Tu zakopmy. Zakopmy. Tu rodzinka, trzy. Podnieś tam pod wiskiem. Cztery. Cztery? Pięć. Ojej. Dobra. Jest ich pięć. Okay. Ania sobie je wyrwie. Lecimy dalej. I tu kolejny koźlar. No więc w całości wygląda to tak,
2-3 godziny zbierania wolnym spacerkiem. Najwięcej z tego co widzimy jednak mamy maślaków. Jest ich aż tyle. Małe, duże. No dadzą się dobrze do zamarynowania. Potem dużo mamy dosyć też kurek. Akurat one fajnie się nadadzą na sos. Tutaj mamy zajączki. Jako jedyny jeszcze jest ten podgrzybek. Jako jedyny, tak. Jest jeszcze podgrzybek. Jeden, jedyny jaki się udało nam znaleźć. Tutaj koźlaki. A tu czerwony. Piękny. Także jak na początek sezonu, jak na pierwszy film, mam nadzieję, że wam się spodoba. Zapraszamy na następne nagrania.